Śmiejesz, nie przysięgam. Ty z tego nie, nie? Bo ci to powiedziałem, bo się nie rozjebałem, ty się rozjebałeś, a później ja się rozjebałem. Kurwa, spoko, jedzie, przyjechałem bez problemu. I chuj. Pojechał. Maniek, kurwa. I? O, dobra, ciemno jest. W wyścigu też! W wyścigu też! To jest to! Cały wyścig. To co cykaliśmy. Ja pierdolę. Cały wyścig deszczu. I to będą łety. Łety! To mi się podoba, kurwa. Nie no, cały wyścig łety, kurwa. No jak, cały wyścig łety. Jaka pogoda? Też w wyścigu, będzie deszcz. Będziecie wyścić kurwa do 21. Jak ktoś to worusz full gas, nie? Szczególnie w wyścigu. Po wyścigu, kurwa. Ale będzie... Zadowolony. Ja jestem kurwa zadowolony w kuj, będzie beka, jak się wszyscy rozumiem. Ja z jednej strony się cykam, a z drugiej strony się cieszę. 20 typa będzie, kurwa, 5 dojedzie. Oby. Dobra. Dobra, informacja dla wszystkich oprócz Darkeba, bo on chciał tylko stan opon. 5 kierowców wyjeżdżą. Nie, ja, ale ja nie chcę. A, no dobra. Dobrze, stanowczo. Joker, kazał ci ktoś wyjeżdżać? Jezu, ja też wyjechałem, przepraszam. Kazali mi, powiedzieli, że jak nie wyjadę, to mnie wypierdolą. Właśnie tak mi powiedzieli, pierduchu. Jebany Putkowski, kurwa. Mam znowu sprawdzać, czy są te rygory? Sprawdź, ale... Albo nie sprawdzaj, bo jeszcze skrzydło rozwalisz. Nie ma rygorów. Jak nie ma rygorów, kurwa? Właśnie też tak mi się wydawało. Mi się zdaje, że nie ma. Wyjedź tutaj po prawo, Joker. Nie ma, bo nie dostałem nic. Oj, porozrywałem przez ciebie. Dobra, kurwa. Nie, nigdy więcej, kurwa, nie sprawdzam nic. Ja wczoraj też tak mówiłeś nóżka i okazało się, że były. Ja ustawiłem, że są stricte. Kurwa, nie ma rygorów, jak chuj. Można zobaczyć ustawienia sesji? Opcje poczekalni. Czeka leciutko po prawej stronie, nie takich Joker. Co? Czekaj, wiem gdzie sprawdzić jeszcze. Bo jak nie ma, no to restart, nie? A i ty pamiętasz, że ustawiałeś? No mi się... Ja jestem... Przestawiałem. Co niby rygory? O, nie wiem. Wystarczy. Czemu się rozpichałeś, kurwa? Bo tak można sprawdzić, kurwa, tego, czy są rygory i mnie wyjebało. Na po prawej, a ty musisz sprawdzić daleko dosyć po tym, co kręcie. No, wyjedź, kurwa, z prawej. A jak miałem wyjechać z prawej na szybkim, ty? Dobra, nie. Darku, rozpierdano ci za to. Nóżka, czemu wyjechałeś, kurwa? Zaczęłeś mi ból z tego. Bo mi kazali. O! Kurwa, jeszcze mi to ci z Ferrari mi kazali wyjeżdżać. Ale oni sobie kupić,
Możesz wyjechać. Ja mam kurwa ci mówić. No Wino jest inżynierem. Patrzę, tu jeden kurwa jak zero nagumowania toru wy wyjeżdżacie. Około 11 minuty się wyjeżdża, 10. Jak tu boli tu stawić w ogóle? Na ten deszcz. Po pomocy. Ja zrównoważony wziąłem, pierdolę te setupy. Odważnie. Szanuję taką decyzję. Ale się okaże, że jeszcze pole wyjebie na tym. Na porti mało źle na tym nie wyszedłem. Najlepsza decyzja to jest full Snowrush w deszczu. Coś o tym wiesz, nie? We dwóch o tym wiemy. No, dokładnie. Sorry, gory. Co? Ta, sorry, gory. Bo unieważniłem. Ojejej. To minął wyszedł? Wyjebało mu neta na 100%. Ty, czekaj, kto to? Co się stało? No wyszedł. Komu wyjebało neta? Opuściłeś? Ja? No. No, opisz, że opuściłeś sesję. Kurwa, rzeczywiście. To pobudził się. Ej, nie będę mógł dojść. Na obserwatora będziesz... No, to masz problem. Zajebiście. 44.0. Nie, no wy macie większe. Ja się podłączam kier i sobie idę jeździć. Zajebiście, powiem wam, że... Aż tak? Nie ma inżyniera. Jestem. Jednak, wróciłeś. No, tylko kurwa, coś mnie przerywa. Nie powinno mnie przerywać. Idę zjebać brata. Nie przerywa cię. Może mu przerywa. Kurwa, starczy mi paliwa na to kółko? Dałeś najmniej, nie? Nie. Jak, musi dać 8? 7 albo 8, żeby pojechać 2. Mikkej się wycofał? Czemu się wywalił? Na oruszy, wiemy. Nie, wystarczy, przejadę to chyba. Chyba. Na styk, ale jest. Ja bym wolał zjechać już z takim czasem. No to się zjeżdżam. Znaczy, no, teraz muszę wyjechać na moje miesiące. A kto jest Hey What's Up w ogóle? Nie, jak to wygląda. Kaszli, a no tak, kaszli. Dobra, ja sobie wyjadę teraz. Znowu sobie Darkiew, masz bana jak coś. Za reklamy w Niku. A, okej. Okay. Już po wczoraj łazie mówił. Ja zapomniałem znowu o tym. Czy Lizo się wycofał? Ale to wiesz, kurwa, Joker. Kto reklamuje Joker, kurwa? Ta, rozjebał się. Co nie żyje? Wczoraj 40-50 zeszurek wyjebałem na bazę. No ale 50 typa nie ma już na tym serwerze. No nie ma. Ale będzie co tydzień 100. No co tydzień będzie. Kolejka na teraz była jak na New Life'ie. Była. Jedziemy z Icemanationem, zobaczymy co pokaże kierowca Alfa Tauri. Nie wiem, ostatnio jak coś mówiłeś o tym torze, to się źle czułem. Minipad jest przede mną. Przede mną też. Przede mną są wszyscy, kurwa, ale ja pieplony jeszcze w deszcz.
Dobra, przynajmniej plus jest taki, że jak pojadę i dojadę do końca, jest bardzo dużo prawdopodobne, że zostanę driver of the day, chyba że się rozjebie konkurencja. Spotkasz się z Myszajanem. Ty wiesz co, Joker? Imo? Zrobiłem ci przysługę, bo nie rozwali się nikt inny. Będziesz mógł sobie na spokojnie, no w starcie szczególnie, bo no deszczu jest start, nie? No tak. No to startując w 20 masz w sumie fajnie. W sumie. Możesz sobie łatwo dymy ominąć. Najlepiej jest oczywiście pierwszym, nie? Się Bądź tak. Na Węgrach. Ja te dymy muszę kurwa zrobić, żeby to jest ugrać tutaj, nie? Mi się wydaje, że to jeżdżą takie osoby, że cię wyręczą. No i wolałbym nie, wolałbym sam kurwa wyjebać ludzianie, żeby sami się wyjebali. Będę takim kurwa Bottasem na Moncy. Jedzie kierowca Alfa Tauri, Zema Nation! Kurwa, Joker, zamknij się! No dawaj, Darkev, jedziemy z Darkevem. Ale zapierdala Worusz. Kurwa, nóżka ty chuju! Jezu! Kurwiłeś, ale jaka banda zbagowana jest. Ona się kręci. Bo po snuszkę zacząłem słuchać i nie skręciłem. Cio, ja... idzie. Zjechałem się nóżka. Cio. Jebać się nóżka. Cicho. No teraz z Ice'em pojedziemy. Nóżka mamuta na wyścig. I co, Monaty, on zapierdala, 8 bieg, 300 na godzinę. Ależ ciśnie, kurwa, ten silnik Hondy. Tego policie z Alfa Tauri. Aby Tarek nie łapał, to będzie dobrze. Teraz ponad pół godziny okrętów, wyjście na prostą startową, DRS open. I mamy czas 1.44.6. Siódma pozycja mam tego kierowcy. Ale my to wkurwia, nie? Przysięga. No kurwa, jak mi nóżka powiedział, zaczął gadać, że patrzymy na Darkeva, Worusz wjeżdżamy, to już nie skręciłem nawet. Nie wkurwił. Już miałeś drifta w tym momencie. Dobra. To a nie na mnie składasz, ty. Nie, no ja do ciebie składam po prostu tego. Dymisję, żeby cię wyjebali z tego Ferrari. Dobra, zobaczymy co Maniek pokaże. Możemy się zamienić. Joker, chcesz do Ferrari? Kurwa, Joker kurwa. To taki najkonan. Alpinka ma fajny, kurwa, bolid ten. Ale... Ja był to Ferrari. Nie polecam Joker. A może ty, Ice, chcesz? Ja zostaję tutaj, człowiek. To jest zespół z charakterem, nie? Weźcie tego minuszkę spod oczu. Maniek. Maniek, kurwa. Co oni mi tu piszą już? Ja pierdolę, że nic nie można zrobić, bo tu... We're 16th in the speed trap. 305.4 kilometers per hour. A Joker czemu nie jedzie? Ludzki jesteś naprawdę. Ty nie wiesz? Rozjebał się już? Na początku. Na początku sprawdzał rygory, czy są przecież, nie pamiętasz? Ale to on mówił, że on skrzydło rozjebał. Nie, no koło. Ja ci... Uważaj to, Jajs. Ja się ci mutuję. Jakie ty chwale, kurwa, ja to pierdolę. Taki nóżka mi zaczyna gadać i nie mogę się skupić. Wędruszka uratuj honor. Kwalifikacja. To co ma znaczyć? Co ty chcesz w moich kwali? Który ty, Darkev, jesteś? Nie wiem, kurwa, nawet chyba. No, no to co gadasz o honorze? 17. Joker jest przede mną, jak to? Ej, no Joker się wcześniej dobiegł. Szybciej do garażu dobiegł. Tak.
No i chuj obok czekiera startuje, będzie, że mnie rozjebie. Tak mówił. Minipad w Q2? Kurwa, który jest? 15. Marek to jeszcze jebnie chyba. Czy nie rozjebie? Pierwszy sektor ma gorszy. Chyba, że Ice Zalta buje gierkę. To jednak minipad w Q2. Dobra, mi pat jedzie jeszcze, jedzie. Wyjechał? Mhm. On walczył, kurwa. O kurwa, pierwszy sektor. O, rozjebał się Varux, tak, to chuj, to już. Maniek też. Minipat. O co minipat wyjechał, Baron? Maniek się rozjebał? Wycofał się. A, myślałem, że się rozjebał. Nawet jakby się rozwalił, to by nic nie stało się. Maniek, jakby się rozjebał teraz? Ja mi patowi piszę, żeby zjechał do boksu. Gdzie on jest? Jaki Maniek miał bolid? Alfa. To nie, dobra, to jest Varux. A co by się stało, mówi, że jakby się rozjebał, mimo tego, że ma czas? To by nie awansował do Q2. To by nie awansował. Nie awansował? Nie. Kurde, mi pad już nie musi jechać, nie wiem, napisałem na ale jedzie. Zjeżdżał. No nawet wyjeżdżał jest. Nie? Chyba nawet odczytywał, bo coś kierownicą tak dziwnie ruszał, kurwa. Szkoda opon, nie? Jest 15 i na 100% będzie w Q2. Ciekawe, czy zjedzie, bo słucha się. Albo nie odczytał, bo jest offline. A może telefon użył? Telefon użył. Zjeżdża, odczytał. Posłuchał się. Co już nie grozi, ja więc nie musi jechać kolejnego. Ale jestem kosak. Ej, kto tak kurwa dmucha? Który taki odważ? Proszę nie dmuchać i chuchać na zimę. Po co oni jeszcze jeżdżą? Nie wiem, oni mają już te papiery po prostu chyba. Wydaje się, oni myślą, że... Nie, no kurwa, no... Nie no, jeszcze się muszę pochwalić, po tego, poprawić. Chujowy czas. Czemu nie sobie nie zostawiłem na przykład na Q3 opon? Cinaski pewnie na nowych oponach jedzie. No, tak, no i nie, myślałem, gdzie na nowych. Praktycznie wszyscy na nowych. Nie, Cinaski nie jedzie na nowych. No jednobrażeniowy. Może te papiery. Jedzie na nowych oponach. Oskarski wyjeżdża na nowych. I Gazer wyjeżdża na nowych. I Myszajer na nowych. Co oni kurwa robią? Oni myślą, że to... Gazer jeszcze nie dojechał! Że to krótkie chwale? Nie wiem. To się teraz rozjebie, to szanuje, to nie. No i nie mogę powiedzieć, że to nie są krótkie, bo nawet jest... Jak sprawdzasz ten monitor, to masz tam napisane Q1, Q2, Q3 i wyjść. No ale wiesz, kurwa, że tu debile jeżdżą niektórzy. No.
wiem. No to właśnie. Zaraz, czemu są pełne kwale? No, o, jeszcze górny. A, dobra. Kontaktnie. No mi nas trollował. Kurwa, myślałem, że go nie ma, bo nic się nie odzywa, siedzi cicho. Jak nie klocek. Nie no, Skarski ma ten, na zużytych jedzie akurat. Ogólnie też wszystko byłoby git, Dark Thief, jakbyśmy się teraz rozjebali, bo byśmy mieli, i by była normalna pogoda, bo byśmy mieli wszystkie świeże komplety, nie? Po 0%. No. No, no. Jedne miały kilka procent. A tu niestety jest chujowa pogoda. A tu no, kurwa, klops. Myślę, że będziemy jechali, kurwa, łety przez, no nie wiem, tak gdzieś 10 kółek. Zawsze możemy restart zrobić. Restart. Kwalifikacje zbugowane. Robię jakiś taki altap przypadkowy. O chuj, coś się zepsuło. Q2. Nie, w Q1, żeby mógł jeszcze jechać. Nie no, ci co odpadli przez DNF, to chuj. Nie, ja przez buka gry odpadłem, kurwa. Jakoś na tą bandę wpadłeś. Nie, no to przez internet płynie. Ogólnie no mi się pojawiło coś przed monitorem. Jakiś ten, wiewiórka, chciałem ją wyminąć i ten. Jakieś głosy to usłyszałeś. Jakieś głosy, skręcę go lewo. Ej, nóżka, wyjeżdżasz na medę? Jest, chciałem go minąć i rozwaliłem się w oruszkę. Nie, dobra, nie było tematu. Nie było tematu, co będziemy ze test. Ale o co wam chodzi? Ale nie, co? Bo ja z tego, ja się go zapytałem, czy na medach nie sobie jechać. Jestem ciekawy, jak ktoś pojedzie na medach. Ja wiem, ja to robię. Ja mogę spróbować na medach, żeby sobie zaoszczędzić te softy na Q3. Ale na Q3 dostajesz jeszcze kolejny komplet, no, nie? Wiem. Pamiętaj. Nie, no ja sensu. Na przykład na Francji o tym nie pamiętałem i założyłem kurwa w Q2 użyte te. A miałem jeszcze jeden świeży, nie? I założyłem użyte, żeby wejść do Q3. Zobacz, czy ktoś na medach wyjedzie, o tak. I na starcie miałem 20%, kurwa. No to... Albo nie, to w solo było. Kasar na softach jedzie. W solo jeździsz? Tak. O! Tak. Jeżdżę też w lidze Park Fermę. A to wiem. To wie. Tofik na metach pojechał. Nie no, bo jak wystarczy... Jak wystarczy kółko na tego. Ktoś coś mówił? Jakiś robot? Medy! A, dobra. Kto to inżynier się obudzi? Miałem sobie wyciszył mikrofon. Nie napierdalałem cały Q1. Siebie. Nie, wy mnie odpowiadaliście, kurwa. Ale po co medy mam zakładać tutaj teraz? Skorski na medy. Zaoszczędzisz mieszankę, gościu. Coraz bardziej mnie przekonuje do tego, żeby na tych medach jednak wyjechać. Przekonuję go. Dwie osoby na medach. Jak do tej pory. Trzy osoby na medach, ty jesteś na medach. Ja też pojadę na medach. Jedźcie. Może wystarczy to na medach, tylko zapierdalajcie na tych medach. Tylko tak, żebyście się nie rozjebali. No to z tym może być problem właśnie tutaj teraz. No to lepiej, żeby nie było problemu, bo już Darkę was pierdoliłem, dobrze, że mnie nie słyszałeś. Darz się sam do siebie. No. Dobra. A i te też, za to dmuchanie w mikrofon. No to jednak ja. Sorry. Dobra. Jedziemy okrążenie z minipatem, widzowie. Zaraz rozpoczynamy okrążenie pomiarowe. Padem. Wszystkie oczy skierowane na właśnie niego, kierowcę Tina. To jest on. Go try. Jedź, Darkowen, jedź, bo McLarena będziesz musiał puścić za chwilę. Ogólnie jedź, to jest ludzi. Za McLarenem. Kurwa, moja ikona mi się nie przydała. A potrafiłeś. Komana. Serio? No. O ty chuju. O ty chuju, dobrze.
kurwa, musiał FIFA wbić, żeby tego wstawić chyba. No ja kurwa ledwo na wasa tylko. Wiesz co? Wczoraj z Jokerem siedzimy. A ja sobie otwieram paczki. No to, to widziałem, że ty otwierałeś paczki. No, mi nie działa to. Tak, ale on siedział. O, ikona! Ikona! O, ikona! O. No kurwa, no. No tak było. I od razu na ZW poszedł. Nie. Otworzyłem zaraz tą kolejną paczkę. Odpuść, kurwa. Otóż już, wiem, spokojnie. No minął. Temperatura, pilnuj. Przecież na Darkewa też odpuściłem wtedy. Nóżka, słuchaj tego. No słyszę. Czterech paczek. W trzech paczkach były walkouty. O! Tylko no. To FIFA chyba nie lubi. Ile ten do nas? 50 tysięcy. Jeszcze Joe Gomez był w paczce za 50 tysięcy. Więc Kuman 400, Donnarumma Gomez po 100, po tego, raz po 100 to 500 koła. Ja gadałem do Błażeja. Ej, a Błażej ile dostanie za tego Bruno Fernandesza? Już go sprzedał chyba za 170 tysięcy jakoś. Ja go będę kupował do składu. No, Fernandesz to kąt. To czemu ci go nie sprzedał kurwa za darmo? Tak to nie działa. Rozjebał się. Ktoś wyjebał się w tym. Rusz. I tego, Kaszli. Kaszli się nie wyjebał, Rusz. Kaszli się wyjebał na moment. Nóżka rekord w pierwszym. I proszę Państwa, idziemy okrążenie z nóżką. Zamknij pizę. Tak. Kierowca Ferrari. Na żółtej mieszance. Szeroko wyjechał przy tym szybkim zakręcie. Żeby nie unieważnił. On ma unieważnienie, ale on już po prostu nie chce tego mówić, mi się wydaje. Nie ma. Nie ma. Nie ma, nie ma. Ależ tu było blisko, tu było blisko. Ta, tam łapie mocno. Proszę Państwa, teraz zbliżamy się do zakrętu, w którym nóżka może mieć niemałe problemy. Zamknij pojdę, kurwa, chuju ty złamany! Z felu! Co ty robisz? Nie rozwalaj aramko! Aramko, ty! Dalej, Darkew! Co za mało? Jeszcze na jedno benzyny. Jak ktoś tam 50 rozumie? Dobra, patrz, patrz, kurwa, gdzie jedziesz? 90. Ty masz takie wrażenie, czy nie? Ma, ale z tym czasem mógłbyś, kurwa... Kuba. Kurwa, nie dojeżdżać. Nóżka, wjeżdża na Oruż. Dobrze sobie poradzi. Pięknie. Pięknie idzie, DRS wide open. Jego czerwony bolid zapierdala. Zajebiście, icebox. Zamiast się do sekcji z odkrętu. Trójka, że tarka połyka. Kurwa, czy mi paliwa wystarczy? Co to 20? Pizdę. Ale wyszedł z tej sekcji. Ty też jest, może mieć niemały problem. Wolno trochę przyjechał ten zakręt, troszkę wolno, kierowca Ferrari, zobaczymy jak dalej pójdzie mu reszta toru. Cały drugi sektor, że... Prawie ścięte, to było, za, nie wiem czy zauważyliście. No tam... Prawie na granicy, ścięte, na granicy, dobrze wykorzystujesz limity, nóżka. Tutaj... Złapał tą rynnę. To jednak nie. A tej rynny nie powinno się łapać. Tutaj, tutaj źle, tu źle. 6.0 Dobra, zjeżdżaj tą Ferrarą. Tak, zjeżdżaj. Serio, zjeżdżaj tą Ferrarą. Nie, zjeżdżaj, bo to jest tragiczny czas. Serio. Rozjeb Przejana, kurwa. Dobrze, jeźdź kurwa po tym szans. Czemu nie jechałeś? Czy to było inne? Zjeżdżaj, gościu. No i co z tego? Byłby poza, pod minipadem. A ty nóżka planujesz wejść do Q3? Zastanawiam się właśnie. Nie, po co? Co tam jest takiego ciekawego? Minipad. Pobił się 40 względem Q1. Ale chciałbym tylko zauważyć. Widzisz kurwa jak to przeszkadza.
Dobra, to co, jedziemy teraz z Dark Owenem? No, jedziemy z Dark Owenem. No i na razie wyjazd, więc nie ma co. Ja pierdolę, jak będę wjeżdżał, to sobie wyciszam, chuj, nie ma, kurwa. Najwyżej silnika nie będę słyszał. Ja cię współczuję, nóżka, nie? Możesz wycisnąć silnika od Discorda. Wiem. No to... No jeden klawisz, nie? Do wyciszania się. Marko, ten głos chłopi rozciągnie. I trochę będzie pierdolił. Ale Dark Owen ma pewną rękę. Zero correct. Pewna ręka. Mercedes prowadzi się jak po sznurku. Tutaj nie zbijaj do trójki, tylko do czwórki wystarczy. Tak, ja tu zbijam 6-5-4 i od razu na piątkę wrzucam. A ja ta czwórka jest tylko do rotacji. A ja tam zbijam bąki. Ja mam automatyczną skrzynię biegów. No bo jesteś chujowy. Nóżka też masz automatyczną. Tak, wszyscy, kurwa, jesteście cieniasy. Ja mam ręczną. No i, i to się ceni. Inaczej manualnie. Tak, na padzie. No przecież, kurwa, ja mam na padzie. Na padzie, na manualnej. To w tym dziwnego. Kurwa, klikać. Jak jedziesz bez trakcji, to takie coś to ci daje w chuj dużo. No tak. No zwłaszcza na deszczu. Gdzie no będzie, kurwa, w wyścigu? Będzie ono sprawu na pełnej, tak. Bardzo ładnie i płynnie tutaj Orusz Dark Owen pokonał. Jest moc tego zawodnika, widać, że go boli dobrze przystosowany do toru. W pierwszym sektorze zresztą to potwierdzę. Bardzo ładnie tutaj na piąteczce, ja też tu tak przejeżdżam i od razu 6. Super. Świetnie sobie radzi. 5-4. Nie jest 4. Tutaj, wiesz? Czemu? No, jakoś mam wtedy 0,2, ale szybciej jadę, jak nie zbiję do czwórki. Ja tu wchodzę bardziej ostrzej, że tak powiem. Tu do czwórki zbijam. Piątka od razu i szóstka. Tu do czwórki. O, i piątka, już. Widzisz? No. Ha? No, nie. Na kierownicy lepiej jest, kurwa, i manualną. Sobie operować biegami na wyjściu, czy nie? A co za różnica pomiędzy kierownicą napadną przy manualnej szynie biegu? Na początku jest moim zdaniem duża, ale później już taka różnica jest mała. I 3. O, i teraz masz super wyjście. Na tej trójki. O to chodzi. No i kurwa! No, zajebał PP. Blas hołpapy. Już wiem, czemu kurwa Hamilton takie czasy kręci, bo mój inżynier mówi, na jakim biegu ma jeździć. To tu jeszcze może nóżka, może wyjść. Tak, Hamilton, piątka. Nóżka, jak zobaczył ten czas, to już się zmutował. Kurwa. A, nóżka, kurwa, jedzie. Nóżka jedzie. Ona słyszy się, nie? To siedzi sobie z kamerą, ma cały tor. Słyszynan! Oj, ale wyjeżdża tutaj ostro, zakrętu, czerwone Ferrari, ciśnie, 7-8 bieg. Oj, tu też znowu było blisko. Na granicy toru jeździ nóżek 9-7. Oj, tu za szeroko, panie nóżek. Kurwa, rekord w drugim? Coś im się pojebało? No tak, na pewno. On ma pierwszy czas swój, nie? Jeszcze, pamiętaj. Aaaa. Aha, widzisz, kurwa. Właśnie tak, co? I jaki to będzie czas w wykonaniu nóżka 97? Szybko. Tutaj, a jednak nie szybko, kurwa. Troszkę zamielił, kurwa, kołami. Troszkę zamielił. 44-0. That's right. Kurwa. Kamilo, co widział? Maniek na medach, kurwa, zajebał 43-9. No są. Lepsze od nóżki. Nóżka będzie gorsza od Majka, kurwa, no nie wierzę w to. Pominam, że jadę, kurwa, bez setupu.
Sam się rozpuszczasz na setupie. No, ale ten setup nie jest taki zły, powiem ci szczerze. Ja dzisiaj na nim cisnąłem, na tam trialu. No, Nuszek ma specyficzną rękę. Jakikolwiek, nieważne jakich. Powiem ci tak. Panadion wyjechał nam na tor. A i sta wyjazdowy? Tak. O kurczę, już się przełączam. Minipad. Okrążenie IC na Manation. Minipad blisko! Minipad jest blisko, tylko że ten czas. Wyglądał minipata pierwszy. Has za tobą jest. Widzisz tego hasa? Widzę. Wyjebany. No, on jest też na wyjazdowym. Także my wyjebany. Dobry zakręt pierwszy minipada. Tak. Zbliżamy się do Orus. Fantastyczny Orus wykonają minipada. Przychód to... Się... Ale tutaj, proszę państwa, na prostą. Będzie przed tobą. No będzie. Zwróć uwagę na Ice'a. Dycha korszy czasu nóżki w pierwszym sektorze. Pamiętaj, Ice, zero presji, nie możesz unieważnić, bo nie przejdziesz. A tak to poza tym, no stress. Ale ci idzie minipad. Dobra, jest Z2. Spoko. Czy się poprawia? O, dwie dychy się poprawiają po pierwszym. Uuu, poprawia się prawie pół sekundy. Co on jebał? Czemu on tą torkę wziął, baran? Trochę go zarzuciło boli, na pewno stracił tutaj. On torkę wziął taką. No widziałem co. Z tej tarki się nie bierze, nawet jakby nie wiem co. Może złapał podstrąbność. Nie, po prostu chcesz szybko się skręcić. ASG jeszcze raczej winien wyprzedzić. Ale blisko. Zbliżamy się do ostatnich sekcji zagrętów w wykonaniu Icena Manationa. Krzykana, Leo. I wyjście z zakrętu, zobaczymy jak się poradzi na wyjściu. Odpuścił leciutko. I proszę, jest w dziesiątce. Zobaczymy, Gazer się poprawia. Gazer idzie na... Pół sekundy. Czy Szymon go przygoni? Nie, Szymon go nie przygania. W takiej sytuacji... Gazer się nie poprawia... Nie poprawia się, czyli... Idę mu na tym w kutrzy! Dajmy! Ale tam była niewielka niepoprawa. Darkon kończy pierwszym czasem. Dominę, jak mi powiedziałeś, no stres, jak nie zdążysz, jak zanulujesz, to nie przejdziesz, to... Nie czułem się zbyt komfortowo. Ja się mutuję na każdym okrążeniu kwalifikacyjnym. Dobra, jesteś chudszy. Jaki debil. Co robi ten głupi kierowca z miniamsa, że powinien dostać za to Black Flag? Takie jest moje zdanie. Co on to sędziowie? Sędziów kurwa nie ma, bo śpią. Piochy. O, czy kurwa, kurczy, czekać, ja pierdolę. Darkew, nigdy więcej ci nie sprawdzę, czy są kurwa rygory. Okej, okay, ja nigdy więcej nóżki nie będę słuchał. Co w tym samym momencie, co to czyn, czoper. Super. Dwóch leserów odpadło spod moich skrzydeł. Nóżka to impostor. Nóżka to impostor, kurwa, w Ferrari. Czekaj, jak będziemy teraz przejebane, jak będziemy obserwować jego okrążenie. Ta. Odpierdolcie się, kurwa, dajcie. Teraz Domino mu dajmy jedno strategię. Kółko przejechać. Dajmy najgorszą unieważnione. Przejechać. Witamy serdecznie ponownie po krótkiej przerwie. Rozpoczynamy... Kurczy! Mamy od razu na świeżych, a nie, dwa świeżych, kurwa. No tak, bo dostałeś kolejny komplet, nie? Świeżych opon. Dobrze. Zostaw sobie jeden, zostaw na ostatni przejazd. Ciekawe, kto na jakich wyjedzie. Wyjeżdża już tam kierowca McLarena, jest to Chinaski. Tak, Chinaski? Chinaski na sobcinkach, to są, czy to tak są jest. Nowe kompety?
Tak, to zauważyliście, że Chinaski ma bardzo podobny kask do prawdziwego kierowcy F1 Lando Norrisa? Tak jest, jest może... Ciekawe, może fan, nie wiadomo. Wiz. Ależ teraz fala wyjazdów. W sumie połowa stawki. Wjeżdża Camilo, wjeżdża Nóżek. Tofik zostaje jeszcze w boksie, Darkon też. Felix, Mitoman w boksie. Maniek na torze. Zwróćmy uwagę na kierowcę z numerem 21 z bolidu Ferrari. Tak jest, no szybcy skierowane są do niego. Nie ma takiej opcji, nie. Ostatnio bardzo dużo walki na torze Portugalii. Check's complete. We're ready. Zobaczymy, jak będzie teraz. Darkoen, Phoenix. Phoenix już na wyjazdowym razem z Mitomanem. Maniek jeździ po krzakach. Co się śmiejesz? Nie, nie, kaszel mam. Nie śmieję się. A, tak śmieję się, taki wiesz. Co zrobić, Nóżek? Przez 10, cała stawka, 10 kierowców zameldowałem się na tą, że... Pierwszy zaczynał będzie swoje okrążenie chinaski. Właśnie tak, kierowca McLarena. Już jedzie. Tutaj bardzo dziwna sytuacja. Kierowca Mercedesa jest tuż, tuż na wyjazdowym za kierowcą Ferrari. Nie zostawia sobie miejsca. Dziwna sytuacja. Dobrze, przejedźmy cały onboard z kierowcą Ferrari z numerem 21. Dajmy tutaj tego. Operatorzy pokazują nam dźwięk silnika Ferrari. Podgłosimy nasze odbiorniki i wsłuchajmy się w ten piękny dźwięk Ferrari. Już wystarczy. Dobra, pierwszy sektor. Z jakim czasem? 30.455. Fioletowy pierwszy sektor. Wiesz, kto będzie kończył Joker serię pierwszych przejazdów? No. Zawodnik Alfa Tauri, Ice Manation. Oh, yeah, that's right, man. Dlatego nasz oczy niedługo się skryją na właśnie tego zawodnika. Nóżka 97, no to tryhard totalny się mutuje. Mutował się? Tak. Nóżka to tryhard. Jedziemy z nóżką. Jak Hitler jechał z Żydami. Jedziemy z nóżką. Inacki z pierwszym czasem. Kurwa, dobry czas. Jeden czy... Ciekawe, czy któremuś komentatorowi się tak wymknęło. Kurwa, dobry czas. 1.43.433. Zobaczmy, jaki czas uzyska nóżka. Nie mam wyjścia. 1.43.599. Rekord w trzecim sektorze. Jak to rekord, skoro miał najgorszy chyba? Dobrze. Posłuchajmy, co powiedział inżynier do nóżki po przejechaniu linii mety. Fuck you. Ty chuju cienia się jebany. Thank you. Jak ten galokantę mówił. Rzućmy się na... Darkoena. No i... Źle, że się przeżyczyliśmy na Darkoena. Najlepszy czas w Q2. Ale chyba tutaj presja... zadziałała. Tak samo drugi z kierowców Mercedesa. Tak samo zjeżdża do boksu. Kierowca z numerem 48. Kończy swoje okrążenie i kończy serię pierwszych przejazdów. Z
czasem 1.44.002. 0.02. 0.4 za nóżką. I 0.6 za chinaskim. Możesz zobaczyć, najwięcej tracę? Zobaczę. Do chinaskiego najwięcej tracisz... 1/10 w pierwszym. Pół sekundy w drugim tracisz. Tam najwięcej. Trzeci identyczny praktycznie. Darkołem tak wcześniej wyjechałeś? Mam świeże opony, także może zobaczę. No wiem, tylko że i tak już nie przejedziesz następnego. Tak to wiesz, może ci ktoś przeszkodzić. Czuję, że Maniek was pogodzi. No właśnie miałem powiedzieć, że Maniek kurwa leci, nie? No. No tutaj trochę za szeroko, ale... Ale czy zejdziemy poniżej 1.43? Myślę, że jest to realne. Tu zjebał trochę tą szykanę, bus stop. No ale to... Nie zeszliśmy. Jestem pewny, kurwa, że nie miał rekordu w trzecim. Zaraz zobaczymy. Kurwa miało. To 0.2. Jak on tak zjebał tą szykanę, to jak wy tam jeździcie? A nie, nóżka ma rekord w trzecim. O 0.2. Tak, jeden kierowca go może zaraz przebić. Widzę. I kurwa... Kurwa! Rekord masz w ostatnim Dark Owen. Nie słuchaj Jokera. On wszystko zwala na ostatni sektor, bo tam się wyjebał. Nie. Żartuję. W drugim się wyjebałem. Ale blisko. Zobaczmy na kierowcę Ferrari.
Uważaj na Red Bulla przed sobą nóżkami, Toman. Kurwa. Kamilo też się nie poprawi? Jak coś? Chyba, że pojedzie następne. A nie, unieważnił. Unieważnił. Nie ma benzyny i tak. Znaczy paliwa. No, nie zdąży. I Semanation zaczyna swoje okrążenie. Unieważniłem. Mistrz zaczyna swoje krążenie wycofać. Nie mogę, będzie kara. Kurwa, nie ma streama, nikt nie widzi. No ja mu później bolid zostanie na tego, będzie bot jechał i pum. Jak wczoraj. No. Mocno w chuj. Nóżka jest zbutowany? Tak. Kurwa, że on tam nie unieważnił, to jest pełen podziwu. Nie, no normalnie, o co się chodzi? No nie, no właśnie. Nie, tak się nie uważnie. Tutaj zjepał totalnie teraz, ale nie uważnie ważnił. Stracił na tym zdycha pewnie. Więc jest jeszcze w stanie powalczyć o... Jest w stanie! Słyszycie? Ja pierdolę. Jest jeszcze w stanie. Nóżek odmutowali się? Dobra. Maniek na pole position. Odmutowałem się. No to kurwa... Twój błąd. Wiem. Że się odmutowałeś. Straciłeś tam dychę na tym ślizgu, a później zjebałeś. Fajnie było. Tak, fajnie wiem. Było, ale teraz... Fajnie, fajne te kwale. Dobra, let's go. Konfiguracja auto sobie ustawcie. Tak, konfigurację ustawcie sobie, oczywiście. Setupy wszyscy. Formująco ustawiłeś? Tak. Tylko dużo osób się wczytuje, bo nie będę mi chyba setup ustawić. Mają problemy. Jak Kamilo kurwa na przykład napisze, że nie ma setupu, nie? Ja mu kurwa napiszę. Co ty potrzebujesz 20 minut kurwa, żeby tego setup czytasz? We're not seeing any technical issues coming off the practice start. Kurwa, Fenix w downie. No i chuj. To już startować nie mogę, nie? Ja pierdolę, co za gościu, nie? Co się zjebało? Gościu nie wystartował, rzuciło go i uderzył we mnie. Joker, tutaj jadę. Winowskiego tepie. Robotę se włącza, kurwa, jebany debil. Ale ja mam lekki burnout. Chciałbym mieć przyczepność, kurwa, na dupce. I co mam współczuję ci, nie? Na nierozgrzanych oponach. Okay, we're unlikely to see a change in the weather for this session. Looks like it'll be heavy rain throughout. Nie chciałby, ale mu to obojętne, a jednak kurde. Traci na pewnie cholerę. No, to ja powiedziałem, że ja nie potrzebuję. Z restartu chyba. Czy nie?
rzucił się. Słuchaj, ja byłem czwarty, więc dla mnie to było chujowo. Ja powiedziałem, że tego. Przez połowę. Dla mnie okej, jak jest restart, ale nie musiał być. Kurwa, i tak ostatni byłeś. No nie, nie. Nie, ja, spokojnie, ja. Z ósmego miejsca na wylewkowałeś na ostatnią dziesiątkę. Znaczy na no prawie. Trzymiałem. Parę telemetrię włączone dane okrążenie. Czuję, że to róż będzie szybkim gwiazdem. Ale muszę bota na chwilę odpalić, musi się po głowie podrapać, bo mnie teraz coś pojebie. Puść pada. Kurwa, jeszcze raz muszę się podrapać. Co jest? Trzeba się myć, Darko. Kurwa, dzisiaj myłem się. Sposób. Co było się wykopać, nie? Jakieś pociło całą noc w Belgię. Ty nie widziałeś, ale ja pociłem. Dobra, Darko, dalej wiesz, że masz bana. Zareklamowanie. Okej. Okay. Chyba ta stawka rozjebana do trzech z przodu, tam ktoś w środku, na końcu. Tutaj nam do końca teraz przyspieszyli. Kurwa, opony chłodzić. Czy ten... dogrzać. Chciałem 60. Dobra. Nie, 60 stopnie. Co ty pierdolisz, że 60? No? Ja 60. A nie, no chyba wystarczy, nie? Na lety? Znaczy... jest okej, okay, ale 70 jest gin. Czuję. To jest 70, to takie 90 na softach. No. Ja mam chyba z minus 20. Aj chuj. Jak Ice wystartuje, pewnie poleci bandę. Jezus. Dark F, kuwa. On przynajmniej przejechał kwalifikację. Dobra, kuwa. Taufik PK. Joker nie do przodu. Jestem w kanapce. Też byłem. Worusz, kurwa, próbował jakiś debil wyprzedzić. Dzięki, Gazer. Fajnie się grało. Co jest? Ten co wyprzedza, pojebało?